Cześć, tu Madzia. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Lucius. Dzisiaj, szczerze powiem, nie wiem, kogo mordujemy, ale na pewno kogoś sobie zamordujemy. Zobaczymy, co nam tu powie. Pamiętaj, dzień 5 listopada nie jest w ścisku prochowym i zdradzie. Tak, coś mówiliście mi ostatnio o tym i w wiadomości, i w komentarzach, ale ja mam taką słabą pamięć ostatnio, że nie pamiętam. Więc wybaczcie. Zaraz zobaczymy, co... Nie mapkę, ja chciałam... Tak, to chciałam. Aha, to jest ta pozytywka. Nie, dobra, bo patrzyłam, czy mam i oddałam kluczyki, ale chodzi na to, że oddałam. Dobra, poganiajmy sobie może po domku. Skoro nikt nam nie broni. Zaraz na mapce luknę w sumie, gdzie mamy tak naprawdę pójść. Aha, nawet dobrze idziemy. A, mamusia, cześć! Cześć, mamo, co tam? No co ty, mamo, taki słodki chłopczyk by cię przestraszył. Ej, ty mamo. Okej. Gdzieś tu mamy iść. No to poszukaj sobie nowej pracy, jak ci jest za ciężko, czy coś. Boże, to... Te majtki stają jak płód wyglądały, Jezu. Dobra, wiem, czepię się. Hello, son. Ja nie jestem twoim synem, ty jesteś czarny. Nie to, żebym ja... Aha, więc jednak tu mam iść, tak? Nie to, żebym ja rasistką była, no ale... Tak troszkę to nie na miejscu było, kolego. Gdzieś tu? Znowu schodami! Ale że gdzie zaraz? Dobrze wlazłem? Oczywiście, że niedobrze. Może biegania? W sumie, gdyby oni się ustawiali do mnie w kolejce do mordowania, to ciekawe by nie było. Ale czcigodny dziadek przecież nie żyje. Tatuś? Dobrze, tata, nie przeżywaj. Nie, tutaj Agnes zginęła. Dobra, powiedzmy, że dobrze idziemy. Że tu. A, naszego pana nauczycielka dzisiaj mordujemy. Dobrze. Pamiętam, jak zginąłeś, ale jak ciebie się mordowało, to nie pamiętam. Szlajam się, James. Znowu chcę, bym ćwiczył matematykę, nie cierpię matematykę, powinien poprosić ojca o dzień wolnego. Ale pytałeś ty się mnie o coś? Masz, wsadź se w łapę, czy gdzie? Ojej. Żebym ja jeszcze o matematyki na starość musiała się uczyć. No. Good. Now our next subject is biology. Nie mam książki do biologii. Masz. Nie mam książki do biologii, weź spadaj pan. This is not a biology book. Let me see if I can find one for you. Może po co? Stary, ja się nie chcę uczyć. Ja się chciała uczyć, to bym na pewno... Wolała nauczycielkę niż nauczyciela, wiesz? Pierdoła. Jesteś pan pierdoła. Idę sobie od ciebie. Sprzątnę cię, będzie święty spokój.
Tu? Nie tu. Tak, zaczynamy etap, gumimy się. Hello, Lucius. I left some important papers on my nightstand. Can you go fetch them for me? Serio, tato? Really? Tato, spadaj. Schowaj to. Ojciec zobaczy, nie będzie zadowolony. Czy ja serio muszę ci przynosić te papiery? Ty ojciec marudzisz, Boże. Tam jest matka, dobra. Tędy ja nie przejdę na drugą stronę. No to nie. A może matka ojca zagadała? Tu schody? Nie chcę schodami, no. No ja chcę tu. Dobra, chodźmy poszukajmy mu tych dokumentów, no może się odczepi wtedy. Też ma upodobania, stary pierdół. Właściwie dlaczego ja mam mu je nosić, no? No dobra, jestem jego jedynym synem. Jak nie patrzeć? To chyba było w tej części budynku, coś mi mówi. Że to? A kluczyk mogę wziąć? W sumie? Mamo, gacie zgubiłaś. Tu coś jeszcze znajdę? Chyba nie. Wieńsko. Dobra. Co tam chcecie, James? Niedaleko papierów jest też klucz. Chyba to klucz do szuflady. A do której szuflady? Tu? Chyba u ojca, nie? Prędzej. Chyba wszystkie są. Dobra, wracamy do ojca. No ta się otwierała. No, wińsko znaleźliśmy. Dobra, to idziemy do ojca w takim razie. Siema. Ciekawa jestem w sumie, czy Terensa też będziemy mordować. Tego jakoś też nie pamiętam do końca. Był tędy? Chyba jakoś tak. Tak. Mają zdecydowanie za dużo drzwi. Hello, daddy. I left some important papers on my nightstand. Thanks, Lucius. Masz. Spada, ojciec. Something's not right. I need to check. Czy do tej szuflady? Żeś chciał? Czy tu mogę otwierać? Dobra, mniejsza. A raz to było... Teraz to ja... Aha, tak się kręciło. Szósty. 19. 66. Dawaj, Ignata. A ty Charles co? A nie, tu Agnes zginął. Może zawsze tam włażę, nie wiem po co. Tu są schody, cześć mamuś. No już idę do mojego pana nauczyciela kochanego, no to mamusiu. Gdzie mu się to podkładało? Ja nie pamiętam tylko. Przecież ja go chyba mam... Jak ja go zastrzelę, to on zginie, prawda? Hmm.
No to mnie interesuje, do której szuflady ten klucz był. A, może jeszcze zróbmy coś takiego. Tak, nigdy nie umiem tego połączyć. Gdzie ten gnot? A, i tu go mamy podłożyć, no. Teraz może byśmy mu tak... To było? Nie, to jest opętywanie. No i mnie tu nie było jakby co. Ma oczy jak te kosmici z Simsów. O, jak mi przykro. No. Chociaż troszkę tej krwi dali. Żeby Madzie usatysfakcjonować. Nie. Właśnie zauważyłem, że wtedy nie mogę chodzić. The boy's tutor killed himself. Everything should have been clear by now, but something was obscuring the truth. The gun he used belonged to Charles Wagner. But at the time of the shooting, Wagner was talking to his chauffeur in a different room. The gun was kept in a safe in Wagner's office and not even loaded. It baffles me how the teacher could have gotten to it. It made me think. He could have blackmailed the driver somehow and arranged this whole thing. But it was all just speculation. The mansion was in complete disorder. Mrs. Wagner was clearly suffering and in a fragile state. Some of the people I interviewed told me they had heard her talking to herself and laughing without any reason. Who could blame her? Especially after what happened next. It would have taken a genie to pull this one off. We did manage to discover that Uncle Tom's little film bin had another purpose. So there might have been a small hole for an opportunity. I just couldn't figure out how. Mr. Wagner was now completely convinced that somehow his family was cursed. It all seemed very far-fetched at the time. No w sumie ma trochę racji, że rodzinę mamy przeklętą. Tam cię podglądacz. Tak, jak zwykle budzimy się i idziemy mordować. Co dzisiaj nam powie? Dla osób religijnych jestem częścią wiary, dla ciebie odwrócony. Ja mocy jestem darem. O, choć raz zgadnę, tu krzyż chodzi pewnie, nie? Dobra, mapka. Mapka schody od strony sypialni mamy. Dobra. Dalej nie wiem, do czego ten klucz był. Okej. Nie pamiętam tego. Okej, ze schodów na drugie schody. Należy tu, tak? I tu. O, ciebie mam dzisiaj zamordować. Jak mi przykro, że się za drzwiami schowałaś, no ale okej. Susan, zajmuję się praniem. To, że co? To, że... No weź się na te schody. No to jak praniem. Pranie jest w tym. Tam, o tam. Gdzie biegnę? Kiedy będę mogła w końcu te drzwi otworzyć? Tu mamy pranko. To się pamiętam, coś niszczyło, ale w jakim celu to się niszczyło, to ja nie pamiętam. Zaraz, bo mnie tutaj... No, czemu nie mogę nic zrobić? O. Ej, dddd, to było dobrze. Może proszku bym jej dosypała? Żadnego dosięgnąć, widzę, nie mogę. Bo coś mogłem przez chwilę.
Chyba, że zrobimy tak. Widzę, że też na niewiele mi się to zdaje. Wiem, że jakieś chyba było kiedyś zadanie z segregowaniem tego prania czy coś. Jest jeszcze jakieś pranie. To nie. Czy to się robiło tym? Nie można tego użyć w ten sposób, ale jednak coś można. Może od was coś pożyczę? Hello, son. No weź, proszę ja ciebie. You know, time passes a lot faster with music. Czyżby? Co ty mi nie poopowiadasz tu? Wiem, że coś się tu wrzucało. Dobra, już pamiętam, co się wrzucało. Chodź tu. Czyby zaraz ta pokraka nadlazła? Czy ja mogę teraz to popsuć? Nie, jeszcze nie mogę chyba. Hey, can you hear that? I think there's something wrong with the washer again. Ale przecież to nie ja. Hello. Ja mam wrażenie, że tu coś powinnam zrobić. Chyba, że... Nie, to. Udało mi się coś prawo, Susan już nie może brać ubrań. Mówi, że idzie wziąć prysznic. Okej. Okay. Chodźmy ją troszkę pośledzimy może. Tę gaśnicę bym z chęcią zniszczyła. No, hi. Jak tam jest ładnie? No, gdzie idziesz się myć? A, ty tam tędy chcesz uciekać. A, ty tam. No, to jest taka dziwna tu spódnica. Ja się z tobą nie witam, spadaj kobieto. Aha, ty tam idziesz się myć. Dobra, ja już teoretycznie pamiętam, gdzie ja mam pójść. W sensie, że sobie tu? Nie, to nie tu, to był pokój tej, co wcześniej ją zamordowaliśmy. Jak się ona się nazywała? Jowity. Nie, to ten przeklęty pokój z krzyżami jest. Hi, Lucius. Czemu wy wszystkie macie tutaj? Dobrze, pójdę na górę i ci sprawdzę. Dlaczego one mają wszystkie różowe pokoje? Mówisz łazienka na górze. Tu jest rodziców pokój. Tu jest łazienka. Aha, o ten pokoik mi kiedyś chodziło. No, zgaśmy sobie światełko. Czemu by nie? Co tu dają? Pokaż, co masz. Aha! Co jeszcze coś ciekawego? Na tym, że tu sobie mogę popatrzeć? A to jest krzyż. Dobra. Pójdę sobie krzyż najpierw obrócę, zanim ona wlezie. Dzień dobry. Ja tylko krzyż obróciłam, to nie ja. Dobra. Skoro ona sobie idzie tam... Teraz nie. To my sobie pójdziemy tu. Ojej. Dobra, to my sobie poradźmy może ładnie. Ej, dlaczego mi wpadło nie tam, gdzie trzeba?
Dobra, jeszcze raz. To nie jest takie proste, jakby się wydawało, no, wrzucić nagiej kobiecie suszarkę do wanny, nie? Oj, tak troszkę cię to lepnęło. Dobra, ja już nie patrzę, to nie ja. Zyskałeś nową umiejętność zapłon. Nie pamiętałam tego, że coś takiego jest. This case has aged me considerably, Mr. Wagner. I'm no happier about being back here than you are to see me. I'm ready to take a whole new angle on things here. Another accident, right? Figures. I know it's starting to sound like a broken record, but the door was locked from the inside, so that's what it honestly looks like. Although my gut is telling me something else. Just do what you have to do. I honestly believe we've been cursed, and nothing can stop us. I hadn't ruled that out either. I asked the parish priest to come and offer counsel. So you told them to come here. My father reacted quite badly. We need to find your father, Mr. Wagner. I really believe he can provide us with more information. I don't know how much longer I can keep the feds off this. They're asking me questions about a reporter who went missing. He was investigating your family when it happened. No dobra. Za dużo oparów. Dobra, zróbmy sobie może jeszcze to morderstwo. W ogóle prosicie mnie o więcej odcinków Lucjusza. Wy się nie nakręcacie, bo to może być najprawdopodobniejszy ostatni odcinek Lucjusza. Na dobrą... Że ze mnie pociąg nie chce też jedzenia, krzyczę wraz z tobą i wypełniam polecenia. Nie wiem, dlaczego mi się to skojarzyło z porodem. W każdym razie, na dobrą sprawę został jeden lub dwa odcinki do końca gry. Więc to jest taka smutna informacja dla was dzisiaj. Aha, znowu tamtymi schodami. Mogę to otworzyć? Mogę? No powiedzcie, że mogę. Nie mogę. Aha, do garażu. Ja, no, słuchajcie, prościej bym łapała te wszystkie misje, jakby ktoś mi mówił, idź do garażu, idź do kuchni. Prościej by mi było, naprawdę. Żebyśmy mordowali kierowcę dzisiaj? No, chyba. Hello, son. You can't be serious. Hello, hello. Ja bym chciała sobie to wziąć. No bo tu jesteście jacyś tacyś. No tutaj tego capam. Ja wezmę tak? Ja nie mogę. Jakbyś z tej mańki? Hello? Mogę? You know, time passes a lot faster with music. Którędy mam to wziąć, żeby on mnie nie widział? Dobra, może wezmę to później. Teraz czym innym się zajmę. Tu nic nie ma. Chciałam tu szufladę otworzyć, nie mogę. Bo. To nie. To się obrażam. Idę aż tu, zobaczę co dają. Tutaj korka brakuje. Chyba tego nawet. Mogę go teraz tam włożyć? O, mogę. A to chyba nie o to teraz chodziło, z tego co ja pamiętam, to jest ostatnia misja. Lub jedna z ostatnich. Teraz, zanim tam wlezę, czy ja mam klucze przy sobie? Mam. Dobra, to mogę tutaj wleźć. O. Wezmę to. Oddam któremuś z nich, może się ucieszę. No tak wiecie. Wiesz co, mam tutaj coś dla ciebie, tak? Zanim cię zabiję, to masz. Nacisz się, że sobie znalazłeś przedmiot. O, dziękuję. Ja się przestraszałam, słuchajcie, że wlazłem i nie wylazę. Co u mnie się nawet często zdarza. Już wylazłam. No, a tutaj też nic nie ma. A w trzeciej?
Ja wiem, że jakąś szmatę tu się moczyło, czy coś. Teraz może tutaj jeszcze przeszukamy. Hello, mam dla ciebie. To, nie wiem, który to chciał. Ty? Czy ty? Chyba żaden z was nie chce. No ja bym tego wzięła... Właśnie. Tą. Nie, zapominaniem nie mogę jej wziąć. Teraz spróbuję tamtego capnąć. Jak ja mam to zrobić? Dobra, przeszukamy na razie tutaj szafki. Jakie dziwne rzeczy tu się znajdują w tym garażu. Albo wiecie co, teraz tak mi się skojarzyło. Z tym. No chyba po raz drugi. Co, będziemy po raz drugi psuć? I któryś tutaj przyjdzie? No zaista. No siema tatuś. Może trzeci tatuś już. Schowaj to. O, weź to. No, w końcu Madzia sobie przypomniała, jak to było. Tak. Potem się... Co się z tą ścierką robiło? Okej. Zaraz, to nie The Thailand, no proszę, Jolos. No dlaczego mi się w tym nic nie pojawiło? Wiesz, ja powinnam mieć, żeby go teraz zabić, nie? I co? A, tu mamy podłożyć, dobrze. Może by tak teraz... No, naćpaj się troszkę. O, łaskawco, dopiero mi się pojawiło! jak tyle rzeczy zrobiłem, udało mi się dać na szmatę, muszę to zrobić coś kreatywnego. Zamknij. Mam wrażenie, że coś z tym się robiło. Nie, nie chciałam. Nie chciałam tego. Czy mam wrażenie, że ja powinnam go podpalić? Zaraz. Coś mi się z rurami przypomina teraz. A w sensie chyba... Ja się zajął pralką. To teraz chyba się psuło jakoś, czy coś. O. Dobra. No, jak widzicie, czasami jeżeli nie wiecie, co trzeba zrobić, to gra wam nie chce powiedzieć. Nie chce wam gra powiedzieć i robi sama problemy. Gdzieś tu coś się teraz chyba robiło. Teraz w sumie to jest zepsute. Czy gdzieś tu? No pamiętam, że chodziło o to, że on ma się fakt faktem spalić na koniec. A, samochodzik popsuć, o.
Michael stracił przytomność. A, nie mogę uciekać się, jak jest to. To nic. No, sir. I didn't see anything. I was in the other room trying to fix the washer. When I came back, the car was running. To chyba tego czarnego będziemy palić. Nie pamiętam, kogoś się go spalało. You were in the next room and didn't hear the car starting by itself. No, sir. I didn't hear anything over the music. I know how it sounds, but I swear, I'm telling you the truth. Yeah, right. Well, you can explain that to the judge. I'm gonna go. Ale to jest nie fair, że czarny to już jego posądzili. To nie w porządku. Will. Dobra, załatwmy go od razu, skoro on jest blisko. Niedługo wrócą, muszę działać szybko. Nie gwarantuję, że mi się uda, ale mam taką nadzieję. To nie ja. To nie ja. Mnie tam nie było. Jaki slow motion. Ale on nie żyje, prawda? Tak, nie żyje. Dobra, dzisiejszy licznik Mordores był już chyba aż nader duży. Dobra, zobaczmy jeszcze sobie scenkę. Jakie niewinne dziecko. Czy taki słodki chłopiec mógłby mordować? A, jak się ładnie usmalił. What the hell happened here? I left the room for like 5 seconds. Holy shit, is that Will? I just had coffee with him this morning. I can't take much more of this. We need to leave this godforsaken place. We are not going anywhere. Call the paramedics and let them know we have another body here. W sumie on chyba jako jedyny nie widział, że to ja go mordowałam. Nie no, jeszcze dzisiaj ta Susan też nie widziała. Bo tak to dużo osób widziało, że ja ich mordowałam, a tutaj nie. Why are we still here? We should leave now. I'm not staying a minute longer inside this house. Nancy, I need you to be calm. I've called the priest for help. If they can't, no one can. You can't still seriously believe that a 7-year-old boy could be behind this. That's what I'm going to find out. In the meantime, stay away from Lucius. Listen, Charles, I'm going to wait for you in the garden with our son. If you don't show up, then we will leave without you. That thing is not our son, and I'm going to prove it to you. No, okay. Amerykański schizofrenik. Zauważyliście, że tutaj daty nie ma? Dobra, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I tak, dość dużo osób zamordowaliśmy. No i z tego co widzę, to jest przedostatni odcinek z Luciusa. Kolejny powinien być ostatnim. Tak jak nawet macie widać, tutaj jest już Nancy, czyli nasza mama. I tutaj zostanie ostatnia osoba, tylko nie pamiętam, czy to był ojciec, czy to był ten śmieszny detektyw. Dobrze, w każdym bądź razie tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie go. Zapraszam Was na ostatni odcinek z Luciusza. Trzymajcie się, no i cześć!